Wielokrotnie informowaliśmy o przypadkach wyłudzeń pieniędzy metodami na wnuczka, policjanta czy pracownika banku. Niestety okazuje się, że oszuści są coraz bardziej zuchwali i atakują konta już nie tylko osób prywatnych, ale także instytucji. Przekonała się o tym dyrektor środowiskowego domu samopomocy w Górze Puławskiej, która uwierzyła przestępcom, wskutek czego placówka straciła wielotysięczną kwotę. Sprawa w tym momencie jest w toku, organa ścigania. Tą sprawą się w tym momencie zajmują, jest ustalane, co tak naprawdę dokładnie się wydarzyło, bo my znamy sprawę z jednej perspektywy, aczkolwiek policja w tym momencie i prokuratura pracują nad tym, żeby tą sprawę wyjaśnić. No w tym momencie, w dniu dzisiejszym została tymczasowo powołana na funkcję PO nowa osoba, która w tym momencie będzie prowadziła placówkę, ponieważ pani dyrektor jest na zwolnieniu lekarskim i również powiat zabezpieczy środki finansowe na finansowanie w tym momencie ośrodka. Są również prowadzone rozmowy z wojewodą, jak również w tym momencie nasz dział, Wydział Audytu kontroluje jednostkę pod względem merytorycznym, więc no wszystko się toczy. Na pewno za pewien czas będziemy wiele mądrzejsi. Jak podaje Dziennik Wschodni, fałszywy pracownik banku nakłonił dyrektor placówki w Górze Puławskiej do zainstalowania na telefonie i komputerze oprogramowanie, które posłużyło złodziejom do przejęcia kontroli nad urządzeniami. Zniknęły zarówno pieniądze placówki, jak i prywatne środki pani dyrektor. Ze zgłoszenia, które do nas wpłynęło, wynikało, że mieszkanka powiatu puławskiego została oszukana przez oszustów internetowych. Kobieta musiała się zalogować na konto, ale najpierw otrzymała informację telefoniczną o jakichś niezidentyfikowanych środkach, które na tym koncie się znalazły, że jej konto jest zagrożone. To bardzo skomplikowana historia. Oszuści zwykle na tym bazują. Tak też było w tym przypadku. W wyniku tego zdarzenia i działania oszustów kobieta straciła nie tylko środki, które należały do niej, ale również środki należące do jednej z instytucji na terenie gminy Puławy. Za każdym razem przypominamy o tym, że jeżeli zadzwoni do nas osoba podająca się za przedstawiciela banku, czy też jakiejś instytucji finansowej, powinniśmy to zweryfikować, sprawdzić, a najlepiej rozłączyć się, odzwonić się faktycznie do naszego banku, żeby w ten sposób sprawdzić, czy nasze pieniądze są zagrożone. Nie powinniśmy logować się na konto, nie powinniśmy wykonywać żadnych operacji finansowych, o których mówią nam osoby za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. Nie mamy wtedy możliwości sprawdzenia, czy polega to na prawdzie, czy nasze środki faktycznie są zagrożone, gdzie je przelewamy. Za każdym razem powinniśmy się rozłączyć, sprawdzić tą informację, a jeżeli mamy wątpliwości, powiadomić służby.